Cześć, siemano, moi mili, u Pattinsona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy w FSA, pośmigamy. Z pięknym widokiem na rzepaki zaczynamy odcinek, nie byle jaki. Dzisiaj żniwa, wykonamy, także zaczynamy. Koniec tego rymowania, czas się zabrać do kombajnowania. No, pięknie. Kombajn przygotowany, jęczmień wyrośnięty, więc dzisiaj sobie pożniwujemy. I zobaczymy, jak czas pokaże, to może słomę pobelujemy. Także co? Do kombajna zasiadamy, no i żniwa, wyruszamy. Toplinera. No, jeszcze oryginalny kombajn. Wróciliśmy do serii Weekend na farmie w formie odcinka. Dlaczego? To już za chwilę wytłumaczę, już za chwilę opowiem. Tylko najpierw przygotuję się do pracy. Rozłożymy kombajn, sprawdzimy, czy będzie sypało, włącz pokos słomy. Oczywiście włączamy, aż tak stuprocentowo do odcinka też się nie przygotowywałem, także wybaczcie najmocniej, drodzy moi mili. Header opuszczamy, załączamy i lecimy. Pierwsze, można powiedzieć, żniwa na tej serii, pierwsze siane przeze mnie, ponieważ jedne żniwa robiliśmy, te tam gdzie łąka. Jak to na oryginalnej, na pierwszym wejściu. Nie jesteśmy tutaj za bardzo rozwinięci, nie jesteśmy daleko, ale oczywiście w FPS-a sobie gramy, śmigamy. Większość tutaj, jakby to powiedzieć, na tej serii ja sobie rozgrywam bardzo powoli tą serię. Można powiedzieć, wszystkie, a przynajmniej znaczącą większość kontraktów wykonuję, dzięki czemu mogę się obkupić, mogłem zbudować to gospodarstwo, mogłem obkupić się w maszyny. Wszystkie kontrakty po kolei sobie wykonuję, czy to ja, czy to też czasami pracownikami się wspieram. Pracownik jeden kontrakt, ja drugi. Różnie to bywa, ale to tak pomiędzy odcinkami w wolnej chwili, żeby mi się zbytnio nie nudziło. Dlaczego ty nie cofasz? Poprzeczniaka tu machniemy przy tych drzewach, żeby było miejsce do zabijania. No i co jeszcze? Dlaczego odcinek i dlaczego z tej serii? Po pierwsze odcinek, dlatego że aktualnie, w momencie wydania tego materiału, ja jestem w domku z rodziną. Pojechałem do domu, oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, jako kierowca zawodowy w życiu realnym mam co jakiś czas, a dokładnie co 3 tygodnie zjazd do domu. No i w domu spędzam cały tydzień, 2 weekendy. Łącznie z tygodniem pomiędzy. No i teraz aktualnie przyjechałem do domku, jestem w domku. No i na live'a, no nie mam czasu. Odkładam gry, odkładam komputer. Jestem tyle, jakby to powiedzieć, co muszę, co potrzebuję. I ewentualnie co mogę, jak już faktycznie syn jest w szkole, żona w pracy, no to tam sobie wbiję i coś tam sobie popykam. Ale to bardziej, jakby to powiedzieć, indywidualnie, bez wielkiego nagrywania. Tam, o, tak jak tutaj na tą serię wbiję, kontrakty porobię, na Minecrafta wbiję, coś tam powydobywam, pozdobywam, czy nie wiem, w ETS-a sobie trasę śmignę, chociaż ETS to raczej jest ostatni w kolejce. No i tak to po prostu u mnie wygląda. Także dzisiaj w formie odcineczka. I dlaczego wróciłem do tej serii? Dawno z tej serii nie było materiałów. Po pierwsze, chciałem grać z graczami, z innymi, jakieś takie właśnie klimaty grupowe, no ale założyliśmy trzej farmerowie serię, niestety tam póki co się zawiesiło coś, póki co tam nie działa, póki co tam nie gramy, nie widać serwera. Na razie nie ma możliwości tego ogarnąć, także no na razie tamta seria stanęła. Do tego oczywiście w poprzednim odcinku grałem na Zdziechowie, na dedyku u Josiego, więc tutaj do Josiego, no to tam to bardziej live'y, bo tam chłopaki grają, tam na bieżąco się materiały dzieją, no i w momencie, kiedy ja im wydał ten odcinek, to oni już mogą być dużo, dużo dalej.
A tutaj mam taką swobodną, indywidualną serię, gdzie właśnie mogę sobie pograć, mogę sobie ponagrywać troszeczkę wcześniej, nikt mi się tutaj na save'a nie wbije, nikt mi tu progresu nie podwyższy, a tak wbilibyście przykładowo do Dotka, do Matiego, do Josiego i tam byście zobaczyli, że oni już gdzieś tam są w kolejnym sezonie, już robią żniwa, a ja wydaję dopiero odcinek, nie wiem, z jesiennych siewów, czy coś w tym stylu, nie? Dlatego tam sobie odpuściłem, no i tam też jest ryzyko, że zawsze w czasie nagrywania odcinka ktoś może mi tutaj na save'a bić, bo w każdej chwili dedyk dla wszystkich tych właśnie, dla wszystkich z grupy dedyk jest otwarty. Także tutaj tak, Josiego materiały będą oczywiście w formie live'a na bieżąco w momencie, kiedy będą Josiego. No, z Dziechów, nie? Agro sąsiedzi z Dziechów będzie po prostu na bieżąco w formie live'a, jak tylko będę, jakby to powiedzieć, w pracy. W pracy mam dwa weekendy wolne dla siebie i swojego gamingowania, także tutaj wtedy będą live'y. Z tej serii będą odcinki. Miał tu być też potencjalny gracz ze mną, a raczej nie gracz, tylko grajczyni. No, kobieta. Kobieta miała ze mną grać, jako moja towarzyszka, kompanka podróży. Miała tutaj, ale mamy problemy z połączeniem, nie mogła dobić. Z jakiego to powodu, bardzo gorąco, serdecznie mi przykro. Jeżeli ogląda ten odcinek, to oczywiście pozdrawiam Wika, bo no Wika miała ze mną grać, ale Wika gra na konsoli i w tym przypadku mieliśmy problemy z połączeniem. Ja mam problemy z internetem, z routerem, ustawienia routera, tego UPN-a nie mam włączonego, a nie wiem, jak się do ustawień dostać. Niestety wchodziłem w ustawienia routera przez przeglądarkę i widziałem tylko jedną białą kartkę, zalogowałem się, wszystko ładnie, pięknie, mogłem się, wszystko mi się strona wczytała, oczywiście pasek wczytania minął, pasek wczytywania minął, a niestety treść się nie pokazała, także dobra. Kombajn wyłączymy, rurę rozłożymy do Maseja, przeskoczymy i przyczepkę. I przyczepką się pochwalimy, tak jest, przyczepka Rudolf. Rudolf tandemka została przeze mnie zakupiona, ponieważ była na promocji. Była na fajnej promocji w sklepie z wyprzedaży, tam było chyba 54% taniej, także za nieduże pieniądze takiego Rudolfika sobie kupiłem i po prostu Rudolfik jest już ze mną do transportu, jak znalazł. No i przede wszystkim jak jadę na kontrakty jakieś tam zbożowo-żniwne, no to wtedy też ten Rudolfik do transportu, jak znalazł, nie? Toplinerem sobie tam jakoś dociągnę, pracownika włączę, a na pewno zestaw jest dużo, dużo większy, lepszy i wygodniejszy niż ta tandemka Strautmana i przyczepa, żeby nie dać tutaj gitary, ja mam przyczepę, a Tom, Welger, nie? Welger 8-tonowy, Strautman 8-tonowy, 16 ton, a Rudolf, Rudolfa mam 18-tonowego, nie? Tak? Tak. 18 tysięcy metrów sześciennych, tu jest 8, tu jest 8, a tu jest 18. Także jest troszeczkę lepiej, troszeczkę więcej. No i taki Rudolfik tutaj wyleciał. Co jeszcze? Pierwsze założenia tej serii były, żeby seria toczyła się bez kredytu, jednak jest to bardzo ciężkie, zwłaszcza że ponownie, znowu już któryś raz z kolei potrzebuje prasę. Trzeba będzie poprasować, tą słomę pozbierać, trzeba już trawę skosić, przerobić w kiszonkę, także jeżeli żniwa skończymy, a w sumie skończymy,
To jeszcze sobie kredyt weźmiemy i wezmę sobie kredyt i zakupię sobie prasę. I prasę po prostu i jeszcze sobie poprasujemy tutaj snopki. Także no, myślę, że za chwilę tutaj zrobię małe cięcie, dokończę to zajęcie, co by nie zanudzać, nie? Co by nie zanudzać, a żeby na odcinku też coś się lepszego działo. Ja tak mniej więcej obserwuję, mamy około 10 minut odcinka, także w tym momencie no, wystarczy tego żniwowania. Robię cięcie, dokończam to zajęcie, no i słyszymy się za chwilę. Tak będzie chyba dobrze. Zaznaczam, że jeszcze nie wiem, czy będzie cięcie całkowite, czy będzie po prostu przyspieszenie materiału, to jeszcze wszystko się okaże. No ale tak jak mówię, dla Ciebie, drogi widzu, to na pewno będzie za chwilę, jak się słyszy. Mamy to piękne żniwa już zrobione, także zobaczmy, ile myśmy tego nazbieraliśmy. Otóż jęczmień 40, prawie 3000 litrów. Coś tam oczywiście miałem, ale to jest no, prawie 40 tysięcy zebrane z tego pola. A teraz sprzęt zamieniamy i z prasą polatamy. O, tak to miało być. Sprzęt sobie zamieniamy, z prasą sobie polatamy. Me jajeczka zobaczymy. 5 paletek już tworzymy. Pięknie, pięknie, pięknie to wygląda. 26 tysięcy na koncie, także kredycik sobie weźmiemy i dobierzemy. I prasę sobie zakupimy. Prasy coraz więcej potrzebuje. Łąka już czeka do skoszenia. Siano już mamy, kiszonkę trzeba zrobić, także walterka. Myślę, że walterka to będzie odpowiedni sprzęt do tej prasy. Jeżeli nie, to po prostu przyciągniemy. O, czy ja tu się wcisnę? Poparkowali te maszyny ciasno. No i dobra. Myślę, że na tą prasę, którą zamierzam sobie kupić, no to walterka będzie odpowiednia. Chciałbym tylko zaznaczyć dla wszystkich tych, którzy zdążyli to zauważyć. Drugą część tego materiału, a mianowicie to prasowanie, dogrywam w późniejszym terminie. Dogrywam ją w późniejszym terminie, będąc tak naprawdę w domu i nie posiadając kierownicy. Także pierwsza część materiału była bardzo płynnego sterowania z kierownicą, a druga już jest po przestawieniu ustawień na klawiaturze. Także troszeczkę to może troszkę inaczej wyglądać. Ale to jest dla bardziej tych wytłumaczenia, dla bardziej tych, jakby to powiedzieć, oglądających materiały cały czas, że ta kierownica oczywiście nie jest tak płynna na klawiaturze, tego się nie uzyska. Ale to już mało ważne, mniejsza z tym, materiały lecą, robota się rozwija. Ja oczywiście jak jestem w domu, to też nie jest tak, że na 100% sobie kompa odstawiam. Odstawiam jakieś nagrywki. Nagrywam tylko tyle, jakby to powiedzieć, co mogę, bądź co muszę. Muszę, nie muszę, bo tutaj nikt nic nie musi, ale tyle, co po prostu rodzina mi pozwoli, żeby wydać dla Ciebie, drogi widzu, właśnie materiały. Po co ten motor paliwo mi traci? Lecimy do chłopaków. Chłopaki, katalogi ja poproszę, chciałbym wydać u Was grosze, ale najpierw, zanim to do banku by się szło. Bankomatu tutaj nie ma, zaloguję się przez aplikację. Zaloguję się przez aplikację do banku i pożyczę sobie przez aplikację około 100 tysięcy. 100 tysięcy powinno mi wystarczyć, a teraz poproszę katalogi. Katalogi ja poproszę, chcę tu wydać jakieś grosze, mianowicie prasę. Prasę standardową, tą, którą sobie ostatnio bardzo upodobałem i bardzo pokochałem. Jest to prasa właśnie Wicon Kwerneland. Oczywiście może być naklejki Wicona, mogą być naklejki Kwernelanda. No i ja wybieram
Wikona. Wybieram Wikona. Kwerneland bardziej mi się kojarzy z maszynami. Mam pług, myślę, że jakieś kultywatory, brony, coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o koła, czy ja chcę tutaj sobie zmienić ogubienie, chciałbym zmienić i chyba pójdziemy w jedną firmę, firmę BKT, byśmy poszli na tej serii, we wszystkie opony pozmieniać na BKT. Kolor folii zostawimy, a weźmy sobie niebieski, tak żeby dla odmiany coś innego tutaj grało, coś innego się tu działo. To jeżeli chodzi o tablice rejestracyjne, to nie pamiętam, jak to z tymi tablicami u mnie wyglądało. Dlatego tablice zostawimy oryginalne. No, przyjmijmy, że jeszcze sprzęt nie jest przerejestrowany, dopiero go przerejestrujemy na naszą farmę. Także 110 tysięcy. Bardzo fajna prasa z dwoma zbiornikami. Bardzo fajnie, szybko się to zbiera. Oczywiście taką prasę kupujemy. Zakupiony przedmiot można odebrać w sklepie. Dziękuję bardzo. Piękna prasa już stoi. Ojedy. Znowu mi się klawisze tu mieszają kontrolerem. Przed chwilą z synem w Minecrafta grałem i kontrolerem tam oczywiście się biega. Muszę po prostu tego Minecrafta przestawić na Shifta. Większość gier z Shiftem, tak? Shift przyspieszenie, Shift bieganie w farmingu. Shiftem się biega, w Farmer's Life'ie Shiftem się biega, a w Minecrafcie Shiftem się kuca. Także ja sobie muszę to przestawić, bo mi się potem to miesza. Dobra. Ale to jest mało ważne. Nie spojrzałem nawet u. Nie spojrzałem sobie na zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie mocy, jeżeli chodzi o prasę, to jest 150 koni, a jeżeli chodzi o Valtrę, Valtra ma 190 koni, masę 225, czyli tu już by było za dużo, i 135 Steyr, czyli Valterkę wybrałem pod prasę wręcz idealną. Dobra. Zarzucamy, zasuwamy, jeszcze po paliwko sobie wjedziemy i zobaczymy, jak to będzie nam leciało. Oczywiście prasa już niejednokrotnie na moich seriach sprawdzana, niejednokrotnie testowana, niejednokrotnie właśnie ogarniana. Bardzo ją pokochałem, bardzo ją uwielbiam i stosuję ją wszędzie, gdzie tylko mogę. Jest to prasa rolująca oczywiście z opcją owijania na kiszonkę, a do tego ma dwa zbiorniki, gdzie no, jak to przy prasach rolujących, zazwyczaj trzeba się zatrzymać, żeby daną belkę wypuścić. Tutaj tego robić nie trzeba. Tutaj po prostu jedziemy. Jedziemy jak z prasą kostkującą, dlatego ją tak bardzo uwielbiam, tak bardzo lubię nią pracować. No i okej. Kierunków powiedzmy, że nie będę tutaj używał, bo nawet nie wiem, które klawisze za kierunki odpowiadają. Standardowo mam oczywiście przypisane klawisze na kierownicy. Piękna prasa, piękna. Będziemy działać tu z tematem. Lecimy, zatankujemy jeszcze, żeby nam na polu paliwa nie zabrakło. Oczywiście na tej serii za bardzo rozwinięty nie jestem, ale postanowiłem, że co jakiś czas przyda się właśnie wrzucić jakieś materiały z tej serii. Może i z tej serii też wrócimy. Oczywiście ruszyły na kanale Farming 19. Stara polska moja seria z Merola do Zetora. Cały czas trwają. Agrosum siedzi z ekipą teamu Josie Games, gdzie tam na Zdziechowie również ogarniamy sobie polską serię. Czemu ja tu mam zastawiony przejazd? Ja nie rozumiem, taka forma, jaka oni mi tu robią. Kto mnie ten wózek tu postawił? No jak to? Patenson oczywiście, nie? Oczywiście, inaczej być nie może. Dobra, to trzeba wtedy przez silos przejechać, bo chyba tylko droga przez silos, tak, jest otwarta. Tutaj sprzęt stoi, tu sprzęt, no ten wózek to sobie tak postawiłem pod nogami, że no nie daj się. Oczywiście tutaj jeszcze mam do zrobienia kiszonkę. Ja prawdopodobnie tej kiszonki nagrywał nie będę. Zerknijmy sobie dla wszystkich tych na początku, jak wygląda właśnie prasa, jeżeli chodzi o rozkładanie, o pracę z zewnątrz. I pierwszy pokosik
sobie wjedziemy. Oczywiście bez, na klawiaturze jest to troszkę bardziej utrudnione, bo na kierownicy bym sobie kierownicę przytrzymał i koła byłyby cały czas skręcone, a tutaj mi prostuje. No ale poradzimy, poradzimy sobie, nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi, opuszczamy, załączamy i lecimy z tematem. Jeżeli chodzi o dalsze etapy tutaj tej rozgrywki, na tą rozgrywkę prawdopodobnie na tej rozgrywce będę miał gościa, który będzie mi pomagał tu ogarniać. Będziemy te materiały co jakiś czas tutaj tworzyć, wydawać z tej serii. Mamy do zrobienia tam kiszonkę. Kiszonkę z tej trawy. Tego bym nie chciał nagrywać, bo już dość sporo akcji kiszonka na mojej farmie było. Dużo. Ojej, on automatycznie wywala. Dobra. Już wiem, co trzeba zrobić, bo ta prasa ma tą opcję, żeby właśnie tą belkę sobie przesuń. O, ta prasa ma tą opcję na F1 na Z. Włącz, wyłącz zrzut automatyczny. Ja tego zrzutu automatycznego póki co nie chcę. Dobra. Lecimy dalej. Zbieramy teraz, zbierzemy ten poprzecznik, żeby go nie ujeżdżać, nie rozjeżdżać, a potem rządkami sobie polecimy. Wracając do tematu tej serii, oczywiście tutaj mamy jakieś pola. Niektóre z tych pól będą do powiększenia, niektóre do połączenia, troszkę tutaj do tematów, do podziałania. Prawdopodobnie będzie gość na tej serii, będziemy sobie wspólnie grać, wspólnie nagrywać i po prostu co jakiś czas będę tutaj materiały z tej serii wrzucał, jak wygląda nasz progres, jak tutaj działamy, jeżeli chodzi o tą kiszonkę właśnie, o siano, kosy i tak dalej. Nie chciałbym tego robić, aczkolwiek nie ukrywam, nie wykluczam, a nóż widelec, a może coś się zmieni, ale nie zmienia to faktu. Dobra, wyrzucimy, będę je tutaj wyrzucał, ale grudź, żeby na rządkach, a nie pomiędzy. No i jak widać, tutaj ładnie przechodzi beleczka w drugą komorę, w drugiej się dopełnia i już się wysypuje, a w pierwszą już się automatycznie zbiera. Dobra, to też wyrzuć, niech już sobie leży. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie. Kombajnu nie chowałem, nie składałem, zostawiłem go tam na drodze, ponieważ mamy czerwiec i tak naprawdę zrobię tylko tę kiszonkę i będziemy lecieć dalej. Będziemy lecieć dalej. W lipcu już mamy do ogarnięcia pole żniwa rzepaku obok, także tam też. No, kombajn, jest sezon, jest praca, więc kombajn pracuje na pełnej, nie czekamy i się nie obijamy, prasa pięknie, nawet z tą walterką myślę całkiem ciekawie sobie daje radę. Oczywiście do kiszonki będę musiał przepiąć w tego maseja, chociażby po to, że z przodu będzie przyczepiona kosiarka, ta przednia, no i tam już troszkę tej mocy jest potrzebne, do tego teren też jest troszeczkę pod górkę, więc tam na pewno walterka może mieć małe problemy, ale tyle o ile podziałam. No i co? Co tutaj jeszcze? Materiały, jeżeli chodzi o tą serię, tak na koniec jeszcze mogę powiedzieć tego odcinka, bo odcinek, no myślę, że zakończymy żniwa i prasowanie smoły i zakończymy ten materiał. Jeżeli chodzi o tą serię, no to materiały, no nie wiem, cały czas mój kanał jest w rozwoju, cały czas szukam ludzi do wspólnego grania, cały czas tutaj ogarniamy tematy różne. Jeżeli chodzi o materiały z tej serii, no to albo będą się ukazywały raz w tygodniu, albo będą się ukazywały w te weekendy, w których po prostu jestem w domu, w których nie mam możliwości nagrywać live'a i w których po prostu ten materiał sobie przygotuję szybciej i wtedy
szybciej przygotowany materiał będzie po prostu wydawany w momencie, kiedy, jakby to powiedzieć, nie będę miał czasu, możliwości czy live'y z tej serii. Ja niczego nie wykluczam, ja nie mówię nie, nigdy nie mówię nie, bo nie wiem, co będzie z towarzyszką, z którą mam grać na tej serii, no to ona bardzo mnie namawia na live'y. Ja chcę na tych live'ach również ze mną grać, także zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać. Możliwe wszystko, a nie mówię nie, nie wykluczam, różne rzeczy się dzieją. Wielokrotnie już się w życiu tak spotkałem, że mówiłem nie, nie, kategorycznie nie, a potem wychodziło, co wychodziło, że i tak było tak. No i dlatego też tak działam. Niech ja teraz zobaczę. Aha, teraz mi przerzuciło, a ja mam i tak jeszcze tutaj. O, dobra, jednak muszę na zewnątrz, żeby wypuszczać, nie zapominać o tych belkach. Okej, okay, już od razu sobie też wyrzucimy. No jak widać, ojej, ale tych belek jest. 2, 4, 6, 8 belek, już jest 9. Ojej, to tu będzie 20 belek słomy, ponad 20 belek słomy, ale bardzo dobrze. Moje gospodarstwo z krowami, moją farmę krów chcę powiększyć. Czekam tylko oczywiście na kiszonkę. Moje krowy nie są jeszcze w pełni, chyba w 100% karmione, albo inaczej, moje krowy są w 100% karmione, zdrowie 100%, dojrzałość płciowa 77%, wydajność 100%, tak, wydajność 100%, ma 4 ty, no to dobrze, to na samej, a skuteczność, a nie, dobrze. Na samym sianie 80% i tu wydajność 100%? Czy tu się coś nie zbagowało? Czy po prostu moje zwierzątka coś... Dziwne. Ale jest gnojówka produkowana, mleko jest produkowane, obornik też już w pryzmie się sypie, już powstaje, także będzie czym pola w następnym sezonie nawozić. No mówię w następnym, no bo nie da się ukryć, że troszeczkę tego jednak potrzeba. Pola niby duże, niby małe, no jak na polskie gospodarstwo i jakieś tam 60-ki, 30-ki i inne 3-stubowe, 3-metrowe cuda, no to oczywiście pola są duże, ale jeżeli chodzi o takie maszyny 150, 200 koni, 200 nawet 50 koni, i takie klamoty, jakie ja tu posiadam, 6-metrowe szerokości robocze, no to te pola nie są za duże, ale to ja lubię i o to mi chodzi, robić taką serię, żeby się nie nudziło, żeby na przykład w pół godziny takie pole ogarnąć, daną pracę na takim polu w te pół godziny, no już nie mówię orkę, no bo orka zajmuje najwięcej, ale żeby właśnie orka na danym polu zajmowała przykładowo godzinę i to są dla mnie najlepsze pola i wtedy dopiero wraz ze wzrostem szerokości roboczych maszyn wzrasta szerokość, wzrastają pola, tak? Chociaż tutaj na tej serii mam już ten pług taki dość spory, a orki nie wykonuje się codziennie. Oczywiście orkę wykonujemy tylko na łączeniu pól, no i ewentualnie tam po buraczkach, po ziemniaczkach, po kukurydzy, ale to jeżeli będę robił, to będę robił maksymalnie 2 pola czegoś takiego, może jakieś tam okopowe w górach ziemniach i do tego może kukurydza i to będą maksymalnie 2 pola, no i tyle, tak, i będzie podziałane, więc 2 pola zaorać, a tym bardziej jeżeli będziemy grać we dwóch, to takie 2 pługi Kwernylanda, które posiadam, one bodajże jeszcze się upewnię, ale tak, mają 3,5 metra szerokości roboczej, więc w takim przypadku jak we dwóch na 7 metrów wpadniemy i orkę sobie wykonamy, no to myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Do tego mam tutaj jeszcze dołożone modyfikacje na głębosz, ale to jest bardziej pod kątem właśnie nie orki czy szybszego ogarniania,
co po prostu bardziej prostego tworzenia pulpa. Gdzieś tam ewentualnie, jak mam do zrobienia proste pole, wrzucam sobie GPS-a, bo no, GPS póki co miałem, musiałem go usunąć. Miałem w sensie, miałem jako modyfikację wrzuconą, ale musiałem go usunąć. Z racji tego, że no, gracz, który ma ze mną grać, jest graczem konsolowym, no i taka modyfikacja nie jest brana w tym wypadku pod uwagę. Także tutaj, nie wiem, albo poza po prostu gdzieś tam w międzyczasie, albo no, będziemy to ogarniać, ale Głębosz właśnie jest dołożony tylko i wyłącznie dla stworzenia, nie dla samej orki, bo co za szybko, to też niezdrowo, także tak to wygląda. A ja myślę, że na dzisiaj kończymy to nagranie. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na następne spotkanie i co? Do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!